rodzina jest tak naprawdę najważniejsza, a przynajmniej powinna być. Niestety wiele dzieci nie ma tego szczęścia, żeby poznać miłość, ciepło i wsparcie, które powinno być w każdej rodzinie. I tutaj pojawia się rola rodziny zastępczej. My właśnie jesteśmy w takim domu, który pełni rolę rodziny zastępczej i jest pełen ciepła, miłości, mimo że tak naprawdę to nie są dzieci urodzone w tej rodzinie, ale to niczego nie zmienia i nie umniejsza tej miłości. Aniu, wy macie w tej chwili dwójkę dzieci. Co się w ogóle stało takiego, co spowodowało, bo to jest bardzo trudna decyzja, żeby podjąć się wychowania, opieki obcych dzieci, które w tej chwili już są po prostu wasze. Tak. My zawsze marzyliśmy gdzieś tam o dzieciach, no niestety tak się los poukładał, że się nie udało. Rozważaliśmy też gdzieś tam wcześniej adopcję, natomiast to był taki temat poboczny i stwierdziliśmy, że jeżeli jest tyle dzieci potrzebujących, a my mamy trochę miejsca, tak, choćby jeden ten wolny pokój, to dlaczego mamy nie skorzystać i pomóc dziecku takiemu choćby nawet na tydzień, tak, przy czym też się spełnimy przy tym wszystkim jako rodzice, tak? No i tak powstała decyzja o tym, że zostaniemy rodziną zastępczą niezawodową. No i taką funkcję pełnimy już ponad 2 lata. No i macie już jednego synka, tak, którego myślę, że lada moment będziecie po prostu adoptować. Tak. Macie małą dziewczynkę, ile ma? Na 4-tygodniowa odbieraliśmy ją ze szpitala. No i to nie znaczy, że to jest koniec tej rozwoju tej waszej pełnej miłości rodziny. Co daje wam najwięcej radości, a co tak naprawdę było dla was najtrudniejsze? Radość jest każdego dnia, jak patrzysz, jak dziecko wstaje, cię poznaje, uśmiecha się do ciebie, jak usłyszysz pierwsze słowo mama, tata i wiesz, dziecko się przytula, biegnie do ciebie, nie wiedząc ci minutę, jakby cię nie widziało pół dnia, to jest codzienna radość, tak? Trudem było to, że jest ten telefon i masz 24 godziny, czasami 48 maksymalnie, na to, żeby się przygotować na tą rolę bycia rodzicem, tak? Czyli organizacja pokoiku, wszystkich rzeczy i tak dalej. No i przestawienie się z tego frywolnego troszkę życia na takie poukładane, no to troszkę wymagało czasu, tak? Ale to funkcjonuje właściwie też tak, jak przy takich narodzinach po prostu dziecka, że nagle się coś kończy, zaczyna się nowe. Tak, dokładnie. Znaczy, radość jest fantastyczna, bo bycie rodziną to jest radość i to jest budujące. I powiem ci, że cokolwiek by się nie zdarzyło, to nie masz takiego punktu załamania się, zwątpienia, że robisz dobrze, bo wiesz, po co to robisz i dla kogo przede wszystkim. Grzegorz, ty jesteś ojcem, jesteś głową tej rodziny, można powiedzieć. I często mężczyźni mają większy problem z tym, żeby podjąć się takiej odpowiedzialności, która idzie za tym, że ma się dzieci. A ty kochasz swoje dzieci. Tak, jak najbardziej. Czy mielibyśmy dzieci biologiczne, czy są to dzieci w pieczy zastępczej, nie różni się to niczym między sobą. I tak naprawdę ta miłość przychodzi automatycznie, więc nie miałem oporów, żeby pokochać te dzieci, jakby wiadomo, że to się odbywa z czasem. Natomiast im dłużej jesteśmy razem, tym bardziej się jesteśmy związani ze sobą i coraz większym uczuciem się darzymy. No w tej chwili macie i synka, i córeczkę. Co najbardziej lubisz z nimi robić? Czego one oczekują od ciebie, jakich animacji? Pewnie jak wszystkie normalne dzieci, i czy lubią się przytulać? Tak, przytulanie jest codziennym jakby rytuałem dla każdego z nich, czy dla chłopaka, czy dla dziewczynki. Tak naprawdę, co lubimy robić? Ze starszym, z chłopcem lubimy się wygłupiać, biegać, jeździć na motorku, bawić się zabawkami, przede wszystkim straż pożarna, policja, wszystko co tam błyska, piszczy, wydaje dźwięki. Ale też lubimy się wygłupiać jakimiś tam pluszakami, dajmy na to Dinuś, który jest takim... Czyli mamy etap dinozaurów. Mamy etap dinozaurów w tej chwili. Obowiązkami dzielimy się z małżonką po połowie, aczkolwiek to ja częściej odwożę chłopaka do żłobka. Chciałbym pokazać to, czego ja się nauczyłem, co zostało mi przekazane przez dziadków, rodziców. Jak wygląda świat,
co jest dobre, co jest złe. Czy ty się bałeś tego momentu, kiedy jednak już zapadła decyzja, że zostajecie tą rodziną zastępczą i czy faktycznie ten strach szybko przerodził się w to, że tu nie ma się czego bać, że po prostu funkcjonujecie normalnie, jak twoja rodzina, w której się wychowywałeś i jak wasza rodzina, którą po prostu chcieliście stworzyć? Zawsze jest jakaś obawa, natomiast ona bardzo szybko minęła i w momencie, kiedy już mieliśmy chłopca u siebie, kiedy jakby on trafił do nas, jak miał 2 miesiące i bardzo szybko się nawiązała więź, bo był na takim etapie, że on bardzo lubił się przytulać, jak to małe dzieci potrafią, więc był takim fajnym przytulakiem ukochanym i zdarzyło nam się nawet zasnąć, kiedy on wtulony po prostu na ramieniu mi zasypiał i ja zasypiałem również z nim. Są pewne obawy, tylko że one mijają naturalnie. To jest tak jak przy swoim dziecku, które jest urodzone w naturalny sposób, nawiązuje się taka sama więź między dzieckiem, ojcem, matką. Wy macie 2 dzieci, chłopczyk jest całkowicie zdrowy, dziewczynka niestety nie. Często się zdarza tak, że te rodziny zastępcze, takie jak wy, decydują się na wzięcie dzieci z deficytami, różnorakimi. Takich dzieci, szczerze mówiąc, jest zdecydowana większość. One są najczęściej odrzucane. I to na pewno było wyzwanie, wzięcie dziewczynki, bo to ona ma problemy, żeby zaopiekować się takim dzieckiem i je wyprowadzić, bo wyście wyprowadzili już małą praktycznie naprawdę na prosto. Ale z czym to się wiąże? Z jakim syndromem ona do was przyszła i jak daliście sobie z tym radę? Malutka rodziła się pod wpływem środków odurzających, tak naprawdę... Na początku były problemy. Tak, bardzo duże. Dzieciątko nie potrafiło jeść, nie miało odruchu ssania, nie domykało ust, nie płakało, nie zgłaszało potrzeb właśnie głodu czy mokrej pieluszki. Więc tak naprawdę pierwsze 3 miesiące opierały się na tym, że dzień w dzień były wizyty neurologów, neurologopedów, podcinanie wędzidełka, neonatologa, endokrynologa, i tak dalej, kardiologa też przede wszystkim, bo musieliśmy sprawdzić, z czym to się je, na czym to się opiera i z czym mamy do czynienia, tak? Rehabilitacja cały czas trwa, udało nam się, że tak powiem, dostać do Fundacji Dom, bardzo serdeczni ludzie, bardzo ciepli, wspierający szereg specjalistów, na których można liczyć, kompetentnych. I tam mamy rehabilitację od początku stycznia, faktycznie 2 razy w tygodniu. Do tego dodatkowo ćwiczymy z dzieciątkiem w domu. I faktycznie dziewczynka jest teraz na etapie, kiedy z raczkowania przechodzi do stania i potrafi już kroczki robić w bok. Tak samo problemy z jedzeniem już są coraz mniejsze. Doskonale sobie sama zaczyna radzić z jedzeniem, więc w tej chwili, jakbyś miała powiedzieć, czy to było tego warte, tyle poświęcenia, bo musiałaś zrezygnować na pewno z pracy, tak. Bo małe dzieci się jakby z tym wiążą, to tak jak się tak. Idzie na urlop macierzyński. No i czy tego nie żałujesz? Znaleźliśmy swoją drogę w życiu i nikt nie jest tak w stanie się odpłacić jak dziecko właśnie tym uśmiechem, miłością, przytuleniem, pocałunkiem. Czy żałujemy? Myślę, że mogę tutaj śmiało za nas powiedzieć, że nie żałujemy, bo tyle, ile włożyliśmy, tyle w tej chwili wyciągamy. I to jest najdoskonalsza formułka, jaką teraz bym mogła powiedzieć i która odzwierciedla pieczę zastępczą. Tak, warto pomagać, warto być dobrym człowiekiem, a dziecko jest zawsze szczere i prawdziwe i nie zawsze jest... Mamy wpływ na to, przez kogo jest skrzywdzone, ale od nas zależy, czy my możemy temu dziecku pomóc i czy ono będzie miało dobry start w życiu. I warto, tak, warto patrząc na dzieci. Jest ciągły deficyt rodzin zastępczych i to dotyczy nie tylko Opolszczyzny, całego kraju i myślę, że całego świata, więc jak wygląda cała procedura zostania rodziną zastępczą, gdybyśmy chcieli
nią być. W pierwszej kolejności należy się zgłosić do naszego ośrodka, który mieści się przy ulicy Plebiscytowej 18/6. Jeżeli ktoś chce zostać rodziną zastępczą, należy zacząć od tego, że trzeba złożyć wniosek na wstępną kwalifikację na bycie rodziną zastępczą. Po złożeniu wniosku na wstępną kwalifikację rodzina zastępcza przechodzi przez szkolenie, które trwa początkowo 40 godzin. To jest szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych. Dodatkowo te szkolenia mogą zostać uzupełnione o 10 dodatkowych godzin na rodzinę zastępczą zawodową. Przed odbyciem szkoleń rodzina też odbywa spotkanie z psychologiem i z pedagogiem. A czym się różni rodzina zastępcza od zawodowej? Rodzina zastępcza niezawodowa od zawodowej różni się tym, że zawodowa przyjmuje pod swoją opiekę co najmniej trójkę dzieci. Niezawodowa rodzina zastępcza przyjmuje pod swoją opiekę do trójki dzieci. I najważniejszym jest to, że z rodziną zawodową podpisujemy umowę, natomiast z rodziną zastępczą nie ma podpisanej umowy i rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje z tego tytułu też co miesiąc wynagrodzenie. Rodziny mogą, czy to zawodowe, czy niezawodowe, czy spokrewnione, mogą liczyć na wsparcie naszego ośrodka. Jest to wsparcie specjalistów, tutaj mam na myśli psychologów, pedagogów. Oczywiście mogą też liczyć co miesiąc na świadczenie z tytułu częściowego utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz świadczenia fakultatywne jednorazowe, czy to dodatek do wypoczynku, czy z uwagi na jakieś zdarzenie losowe też jakby otrzymują rodziny takie świadczenia. Jeżeli kandydat zdecyduje się na bycie rodziną zastępczą zawodową, to wtedy my jako miasto Opole gwarantujemy też takiej rodzinie zastępczej zawodowej lokal. Jest to podyktowane ilością dzieci. W Opolu mamy na dzień dzisiejszy jedynie 5 rodzin zastępczych zawodowych. Stanowczo za mało, około 40 rodzin zastępczych niezawodowych. Bardzo nam zależy na tym, żeby pozyskać po prostu kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe albo rodziny domy dziecka. Rodziny domy dziecka z kolei od rodzin zastępczych różnią się tym, że rodziny zastępcze zawodowe, tak jak wcześniej wspomniałem, przyjmują trójkę dzieci, co najmniej, a rodziny domy dziecka 8 dzieci, więc wiadomo, że tutaj też warunki lokalowe muszą być odpowiednie, żeby dzieci też miały dostosowane warunki do swojego wieku i potrzeb.